Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie dzisiaj głosu Pana. Otwórzcie serca na Jego wołanie. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Słuchajcie głosu Pana. Otwórzcie serca na Jego wołanie. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności i nie przysięgał kłamliwie. Słuchajcie dzisiaj głosu Pana. Otwórzcie serca na Jego wołanie. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan dzielny i potężny, Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Słuchajcie dzisiaj głosu Pana, otwórzcie serca na Jego wołanie. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni w duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim Słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Niech Ci Bóg da szczęście i niech Ci sprzyja. Niech będzie z Tobą, niech Cię prowadzi. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy.